Siemaneczko! Kuba z tej strony. Słuchajcie, chciałem nagrać wam jakieś podsumowanie sezonu i to jest nie wiem, który dzień z kolei, kiedy ja próbuję coś nagrać. Nie wiem, czy chcecie wiedzieć, który raz z rzędu nagrywam to audio w ogóle. I mam nadzieję, że to już jest ostatni raz. Po prostu chyba muszę odpuścić. To nie jest tak, że chciałbym robić rzeczy na odwalsie, ale właśnie jeśli chodzi o montaż i, i filmy, to mam jakąś taką montaż filmy i posty w ogóle też na Instagramie czy gdziekolwiek, to chciałbym, żeby były idealne wręcz i często mnie to blokuje przed publikowaniem. Więc w tym momencie, więc w tym momencie już wrzucam sobie na luz i po prostu będzie co ma być. Podsumujemy sobie ostatni sezon, bo działa się naprawdę dużo. Bo w tym roku na maksa dołączyli do nas Józek z Martą. Zbudowaliśmy im dom ze słomy i z gliny w konstrukcji szkieletowej, 70 m2. Zaczęliśmy budować kolejny dom 35 m2. Co prawda, plany zbudowania go ze słomy i z gliny mm, poszły w niepamięć, ale buduje się nadal. Ekipa tam siedzi w, w zimnie i chłodzie, i cały czas mimo śniegu. Mimo minusowych 15 stopni, czasem 20 budują dom. Ja wprowadziłem się do barakowozu, który po prostu dał mi tyle wolności, tyle jakiejś autonomii w działaniu, w, w ogóle nowa ziemia weszła na wyższy level totalnie. Właśnie przez to, że miałem ten dach nad głową, w którym byłem totalnie wolnym człowiekiem, jakby do, do dzisiaj non stop chodzi za mną teraz to takie powiedzenie, że wszystko mogę i nic nie muszę, bo budziłem się rano, robiłem sobie posiłek, patrzyłem sobie na krajobraz, nikt mnie do niczego nie zmuszał, nie miałem budzika. Ok, musiałem wstać rano, y, otworzyć kury, nakarmić je, i, ale bez żadnej presji. Robię sobie herbatkę, zaparzam sobie miętę, siadam, siadam przed barakowozem na schodku, przybiegają psy. Przybiegają kury, albo odwiedzają mnie przyjaciele, jemy śniadanie, siedzę, patrzę w słońce, zastanawiam się, co chcę dzisiaj zrobić. Czy, czy poleżeć, może przejść się gdzieś, co rzadko się zdarzało, ogólnie raczej prosto w grządki i ogród, nie? I tak nowa infrastruktura wokół barakowozu, z tyłu kolejne ileś dziesiąt metrów kwadratowych, wiatki, w której suszyłem zioła, miałem warsztat, trochę narzędzi, po prostu tak zwany pierdolnik. <grym> jak, jak w wielu miejscach w ogóle. Ten kochany plac budowy. Mam też przyjemność ogłosić, że w tym roku udało mi się większość sezonu spędzić w gruncie, w grządkach po prostu regenerując tą całą glebę, która, która tam mama, mama, <grywania> którą tam mamy te nadburzańskie piaski, na e, których rzeczywiście ciężko, żeby coś wyrosło, i miałem takie eksperymentalne miejsca w tym roku, gdzie starałem się wysiać fasolę e, trochę w formie poplonu, a ona w ogóle nawet nie chciała wykiełkować czasami. Jak już wykiełkowała to. Rosła tak, jakby jej się totalnie nie chciało. Więc z wielką dumą ogłaszam, że udało się podwoić w ogóle powierzchnię upraw. I ten mały, niewielki, nie wiem czy niewielki, no jakby ma trochę powierzchni ogród, półdziki też i czasami wręcz jakby. No na pewno nie jest, w niektórych momentach sezonu zupełnie nie był imponujący. Wyglądał jak chwastowisko, ale jego piękno było, i całe jego piękno było w tym, że mimo że wydawało się być chwastowiskiem, to było tam tyle żarcia, że nie, nie szło tego przejeść w ogóle. I mnóstwo żarcia tam siedzi jeszcze w tych grządkach. Mm, I było tego tyle, że byłem w stanie wykarmić siebie. O Boże, tęsknię się za tymi kanapkami, które robiłem sobie na początku sezonu. Sałat, pięć rodzajów szczypiorek, czosnek, koperek, rzodkiewka funkie, co tam jeszcze było no po prostu takie giga kanapki albo tortie i więcej farszu wiecie niż z tego chleba boska sprawa no nieważne e, ogród ogród wykarmił po prostu dziesiątki jak nie setki osób momentami żywność jeździła do Warszawy z Markusem e, i właśnie dzięki temu też e, Ci wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżali na warsztaty, na obozy, które się odbywały. Prowadziliśmy warsztaty z naturalnego budownictwa, z permakultury i Marku zrobił też cudowny obóz artystyczny. O Boże, co to był za czas. Po prostu to miejsce tak tętniło życiem. To było. Pamiętam, jak przechadzałem się w stodole, gra muzyka, przed stodolą ktoś po prostu ćwiczy jogę, przed kurnikiem siedzą ludzie. Połowa rzeźbi w glinie, po prostu wylepia kury. Ktoś tam maluje pejzaże, ktoś rzeźbi w drewnie. No po prostu, wiecie, jakby wszędzie ludzie i każdy robi coś niesamowitego. Taniec, śpiew, wspólne ogniska. Dużo muzyki, naprawdę dużo muzyki. To jest coś, coś cudownego w ogóle słuchać móc słuchać muzykę na żywo. Uwielbiam to, kocham to, jakby. To co leci z głośników w ogóle się nie umywa do tego co, co można stworzyć na żywo koncerty imprezy no jakby stodoła w ogóle bo stodoła stała się przerobiliśmy ją z takiej gospodarczej typowej w której stały wcześniej konie i było mnóstwo wszelakich gratów materiałów budowlanych na taką społecznościową i po prostu wygląda teraz jak z jakiegoś filmu po prostu w takim hipi stylu i. No świetne miejsce do spędzania czasu i tworzenia, więc tak udała się jeszcze stodoła, były te obozy, warsztaty i tyle osób po prostu przyjechało w odwiedziny do mnie ludzi, których wcześniej nie znałem, bo po prostu usłyszeli o tym, co robię w internecie, Instagram, YouTube, po prostu to wszystko eksplodowało, eksplodowało bardzo też po. Po filmie z Jonathanem, który nakręciliśmy z Ramsey United, był spory przyrost, na tyle duży, zaczęły zgłaszać się do mnie w ogóle e, gazety internetowe całkiem spore e, Interia, Gazeta.pl, e, które chciały przyjechać do mnie, po prostu nakręcić wywiad całe szczęście całe szczęście byłem na tyle rozsądny żeby im odmówić i nie wydarzyło się to nie wiem czy to byłby dobry pomysł Powiedziałem stop i cieszę się z tego nie tym razem w sensie może może w przyszłości nie mówię że nie ale tak cieszę się z tej społeczności która jest wokół tego co robię która bądź co bądź bardzo się powiększyła bo w zasadzie ponad dziesięciokrotnie z tych 800 osób, które gdzieś mnie tam obserwowało na, na dobre 8000. I nie chciałbym stracić po prostu tej jakości tej społeczności, którą, którą tworzymy razem, tak naprawdę. I ci ludzie, którzy do mnie piszą, dostaję od was mnóstwo wiadomości, mam i w ogóle w tym roku wystartowałem tego Patronata i ogrom wsparcia, jaki tam dostałem. O czym wspominałem już parokrotnie, jakby przerósł też moje oczekiwania zupełnie. Moje, część z Was wie, moje miesięczne wydatki to jest coś w granicach 200 do 400 zł, z czego połowa to jest paliwo zwykle do samochodu, żeby gdzieś się dostać, przemieścić. A z samego Patronite miałem średnio tam 600-750 zł, nawet w którymś momencie. Od wszystkich osób, które mnie wspierały, więc serduszko mi rośnie, jestem mega wdzięczny wszystkim wam, bo, bo jakby, jakby mogę te pieniądze inwestować teraz w to, co robię i myślę o narzędziach i kupiłem mnóstwo drzewek. Posadziliśmy w tym roku w ogóle 150 drzew i krzewów owocowych i nie tylko na terenie dodatkowe Co roku jakby jest tego tego więcej. No pięknie, jakby pięknie jest. YouTube też YouTube też jest już na tyle rozwinięty, że Wpadają mi jakieś grosze, grosze nie grosze. Są kwoty pokroju od 100 do najlepszy miesiąc, jaki, jaki wyciągnąłem. To było 300 zł. To dla mnie jest po prostu. Mam trzy razy więcej niż potrzebuję, więc więc mam mogę inwestować. Mogę inwestować w to, co robię, co mnie bardzo cieszy. I dzięki po prostu. No dzięki. Udaje mi się regenerować nadal spore kawałki terenu. Moja armia dżownic rozrasta się z roku na rok, jest ich coraz więcej. Już nie trzymam ich, czy trzymam je w wannie na terenie. Część z nich, z których pozyskuję płynny nawóz, taki z życiem mikrobiologicznym i nie tylko, ale większość dżownic tak naprawdę żyje w stertach obornika. I... Pewnie są ich setki tysięcy i to już nie jest tylko i wyłącznie dżownica kalifornijska, to są też te dżownice lokalne, ziemne, które tam buszują, zasiedlają w całą przestrzeń i ogrodu i pod drzewkami i roznoszę je wszędzie i to co na tym rośnie, na tym towarze, który zjedzą dżownice to wow, jakby dynia, liście dyni i cukinii miałem takie porównanie w miejscu, w którym sadziłem pierwszy raz, e, e, miałem zwykły grunt, ten, który tam jest, to pole, które było wcześniej w sensie piasek, tak naprawdę słaba słaba piaszczysta gleba, na którą wyłożyłem warstwę 20 cm obornika końskiego i w to sadziłem w tym roku dynie i cukinie. No i one dawały sobie radę, wyprodukowały tam jakieś plony. Nie narzekam, jem je do dzisiaj jeszcze. Leżą na półkach. Muszę się muszę się za nie zabierać, bo nie wiem, ile im życia zostało. Wyprodukowałem mi sporo dyni, ale te dynie i cukinie, które pos posadziłem w jednym miejscu, gdzie przez cały sezon siedziały siedziały tam dżownice, więc to było 30 cm, 20-30 cm takiej żystej, żyznej próchniczej nie gleby, ale takiej materii, takiego jakby torfu. Piękna sprawa i po prostu liście tych, liście tych roślin miały, no nie wiem, czterdzieści metra średnicy, były po prostu mogłem pod nimi mieszkać. Niesamowite, to co są w stanie zrobić dżownice, wow i to, że jest ich coraz więcej, wow. Myślę, że to jest ekwiwalent kilku krów, które mógłbym mieć na terenie, które by stobiadły. więc muszę im dostarczać teraz coraz więcej, coraz więcej materii organicznej. No i dżownice to jedna część całej historii ożywności. Jest jeszcze druga część, czyli kury. Boże, ile nie wiem, ile Wojtków e, kompostu wywiozłem stamtąd, ile, Wojt, ile Wojtków słomy i materii organicznej, peżów wiozłem do środka, to jest też druga sprawa, ale no jakby kury są też potężną armią do tego. Nie dość, że dają tak boskie jajka, to do tego jakby grzebią cały dzień w ziemi, zjadają wszystkie te odpady, które produkujemy. I zamieniają je na czarne złoto. No to jest deal życia, jakby mieć kurę. To jest coś, więc w planach na ten rok w ogóle, w planach na tamten rok było zbudowanie chciałem zbudować sobie kurnik, taki przenośny, taką chikrzę, taką, mm, którą mógłbym jeździć sobie po terenie razem z kurami mobilną yy, i przerzucać je z. Po prostu z trawnika na trawnik, z grządki na grządkę, żeby wyjadały i przerabiały. Natomiast nie wyrobiłem się oczywiście, mam planów, a planów, projektów, a projektów. I w przyszłym roku, jakby masthef to jest, buduję kurnik z wybiegiem bliżej domu, bo ten dom, bo ten kurnik, który jest obecnie jest trochę za daleko tej przestrzeni, którą się teraz zajmuje. I to też w ogóle jest temat ciekawy dość, który możemy sobie poruszyć. Nie wiem, czy tym razem, czy może innym. Może spróbujmy. Tak jak Nowa Ziemia wbiła się na nowy poziom po prostu tego, co tam się dzieje, tak, Mandala, ta przestrzeń, którą, którą uprawialiśmy w pierwszych dwóch latach, jak się pojawiłem, jakby przeszła trochę w tło tej całej naszej działalności. Nie ma, po prostu nie mamy ludzi do tego, żeby ogarnąć jeszcze tamtą przestrzeń upraw, więc ona sobie. Ucichła i tam obecnie po prostu rosną chwasty, zioła. Było trochę upraw jakieś tam pomidorki koktajlowe, jakiś jarmusz sobie powyrastał, ale właśnie chodzi o to, że ten obszar jest na tyle daleko, mimo że to jest jakieś 500 metrów od miejsca, gdzie ja obecnie sobie urzęduję, to jest to za daleko, żeby chodzić tam codziennie. I właśnie patrzę na to miejsce trochę tak z perspektywy projektowania permakulturowego. Bo jakby no, zagadnienie nie jest mi obce. Jakby jaram się mocno permakulturą i e, wszystko staram się robić tak, tam na miejscu, żeby miało ręce i nogi. Co mam na myśli, żeby funkcjonowało jak najefektywniej i w zgodzie z naturą, jak, jak tylko się da. E, no, ale zwykle jak projektujesz się permakulturowo siedliska, to projektuje się siedliska, gdzie masz jedno gospodarstwo, jedną rodzinę. E, permakulturowanie, permakulturowanie, permakulturowe projektowanie wioski, to jest zupełnie inny poziom. I teraz w momencie, kiedy ja wprowadziłem się w nowe miejsce na działkę obok, pojawiła się też Marta z Juskiem, z dzieciakami, którzy się budują, jakby całe centrum energetyczne tego miejsca przeniosło się w inne miejsce, w sensie bardziej jest teraz na nowej ziemi niż tak jak wcześniej było bardziej na Mandali, jak na początku było totalnie na mandali, tam, gdzie ma mniejszy ten pierwszy dom, jak wprowadziła się Gosia, przeniosła się bardziej tak w miejscu, gdzie jest stodoła, a obecnie jest, jest tak mniej więcej między stodołą a nową ziemią, wydaje mi się. Więc na to wszystko trzeba patrzeć i brać pod uwagę, jak będzie się rozwijać to miejsce w przyszłości, gdzie trzeba pod, postawić najważniejszą infrastrukturę, prysznice słoneczne. Kuchnię letnią, i tak dalej, więc fajnie teraz się dzieje. Bo mamy chwilę na to, zimą, żeby o tym pomyśleć, i też wziąłem się trochę za mapy. Rysuję sobie mapy terenu, takie, takie większe też, mega zajawka w ogóle, żeby mieć taką mapkę, na której jak ktoś przyjedzie, to może zobaczyć, gdzie co jest w ogóle. Bo jednak te 5 hektarów, ludzie często mówią, że wow, nie spodziewali się, że to jest tyle terenu. Że tu jest coś, tu jest coś, tu jest coś. I fajnie będzie sobie spojrzeć na to wszystko, ale no wydaje mi się, że potrzebuję takiej mapy, żeby ogarniać przestrzeń. Super sprawa, super sprawa. Czy ja wspomniałem o tym RWS-ie w końcu? Nie wspomniałem o RWS-ie chyba. Rolnictwo wspierane społecznie, moi drodzy. Nie dość, że wyżywiłem wszystkie osoby, które przyjeżdżały do nas na, na warsztaty, na obozy i na imprezy. To raz, że żywność jeździła z Markusem do Warszawy i za oddawałem swoje warzywa za co łaska dla przyjaciół i ludzi których kocham karmić eee, to jest w ogóle też piękne że mm, dużo osób proponowało mi to żebym sprzedawał tą żywność do miasta i za poważne kwoty tak naprawdę bo ekologiczna żywność się ceni szczególnie w Warszawie ale jakby trochę to ze mną nie, nie rezonowało, więc po prostu znalazłem sobie grupę ludzi, którą chciałbym karmić, którym wiem, że, że są to ludzie, którzy mają trochę inne spojrzenie na świat niż wiecie, konsumpcjonizm i tylko konsumowanie, konsumowanie że robią ciekawe rzeczy i tak dalej. Transportowaliśmy moją żywność do, do Warszawy za zrzutę na paliwo dla Markusa i za co łaska dla mnie na na to żeby mógł sobie dalej dalej żeby mógł sobie dalej uprawiać żywność i rozwijać swój ogród więc to fajne ale wracając rws rolnictwo wspierane społecznie nasz przyjaciel Marcin o którym wspominałem już parę razy nawet tutaj z gospodarstwem ekologicznym niedaleko nas 20 km od nas wchodzi w tamtym roku Dostarczał żywność 10, 11, 12 rodzinom w Warszawie, i to był jego pierwszy rok działalności w ogóle. I w tym roku zaczyna się druga, druga tura, druga tura, drugi nabór na, na paczki z żywnością, tak naprawdę. Czym jest rolnictwo wspierane społecznie? To jest taki system, w którym wykupujemy abonament u rolnika, i on w ramach tego abonamentu dostarcza nam co miesiąc. Nieco miesiąc, co raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, w zależności od tego, jaki, jak sobie wybierze, jak ustalicie, dostarcza raz w tygodniu chyba jest u Marcina. Paczki z żywnością do Warszawy, do, do kilku punktów, czy jakoś tak. I jeśli chcielibyście spróbować czegoś takiego, to obecnie jest wydarzenie na Facebooku. Ja zostawię Wam linka w opisie, gdybyście chcieli zerknąć. Są było już pierwsze pierwsze spotkanie będzie teraz drugie nie, nie tylko chodzi o to żeby kupować żywność od, od kogokolwiek w sensie chodzi o coś więcej niż żywność chodzi o, o budowanie społeczności też i o wspieranie rolników bo te, temat bardzo aktualny strajki rolników w Niemczech we Francji to co tam się dzieje to jest niezła kupa gówna można mi powiedzieć Przepraszam e... Ale tak, jakby żywność, żywność jest mega tania. My nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak mało za nią płacimy. Jak sobie wyobrażę, że ludzie jeżdżą na wycieczki za tysiące złotych, kupują sobie samochody za setki tysięcy czasami, jak nie dziesiątki, a szkoda im wydać nie wiem, 5-8 złotych za na ekologiczne ziemniaki. Jakby. Kiedyś miałem to samo na studiach, jak oszczędzałem i jadłem kurczaka z ryżem, kurczaka z ryżem, kurczaka z ryżem. No to nie zastanawiałem się nad tym, jak bardzo oszczędzam na swoim zdrowiu. Jakby na tym, co jest dla mnie najważniejsze, dla nas, dla nas wszystkich powinno być ważne to nasze zdrowie i jesteśmy tym, co jemy. A jak jemy szajs, to będziemy szajsem totalnie. Więc dobra, ekologiczna żywność od ludzi, którzy uprawiają ją z pasją i z jakąś misją, to wydaje mi się, jest to, co powinniśmy wspierać. Nie monopole wielkich korporacji, które dostarczają nam już nie mówię o wysoko przetworzonej żywności, która jest tak naprawdę trucizną, tylko taką dopuszczoną do sprzedaży, to to nawet te warzywa i owoce, które jesteśmy w stanie kupić w sklepie, to nie jest. To jest po prostu. Nie będę się wypowiadał. <laughs> nie będę się wypowiadał, bo nie chcę nikomu zajść za skórę. Na pewno nie korporacją, <laughs> Chciałbym trochę, chciałbym je tak. Co ja gadam? Pewnie, że bym chciał. <laughs> Ale słuchajcie, jak, jak przyjdą gorsze czasy, tak jak kiedyś była wojna, to. Jakby ludzie przetrwali tylko dlatego, że, że na wsiach ludzie uprawiali żywność. Mieli, mieli zboże, mieli ziemniaki, mieli kury, mieli świnie, mieli krowy. I tak naprawdę wielu z naszych przodków przetrwało tylko dzięki temu. Obecnie jakby skala problemu nasila się, no bo technologia, paliwa, koncerny i tak dalej. I takie tacy mali rolnicy... Yy. Małe i większe rolnictwa, jakby są na granicy upadku, albo już dawno upadli, albo po prostu są duże gospodarstwa, które mają zaciągnięte kredyty, i wszystko jest zadłużone, i wszystko jest na tak naprawdę, wszystko jest w rękach banków i tego, co oni sobie podyktują. Więc to jest spory problem. Powinniśmy wspierać rolników, ludzi, którzy uprawiają żywność i dbać o nich, niezależnie jakby wspierać ich. Bo Bo to może być w, w przyszłości nasza ostatnia deska ratunku. jakby. Więc jeśli usłyszycie kiedyś, że któryś z Waszych znajomych, znajomy, znajomych, jakikolwiek rolnik chce dostarczać żywność do miasta ekologiczną i stara się robić to bez oprysków, bez tej całej chemii, nawozów sztucznych, to jakby idźcie w to, wspierajcie ich, bo, bo warto. Totalnie, bo to nie tylko chodzi o to, żeby oni zarobili, to nie jest ten model biznesu, żeby ktoś się nachapał i po prostu poleciał rakietą w kosmos za te pieniądze z tych ziemniaków, nie? Tylko no jakby jest dużo ludzi, którzy mają jakąś jakieś poczucie misji w swoim życiu, jakiegoś sensu i chcą zrobić coś dla, dla naszego dobra też, i jakby twórzmy społeczności. Je w Twórzmy społeczności pomyślmy o przyszłości pomyślmy o przyszłości Twórzmy społeczności <noise> Dziękuję za uwagę <noise> mówił Dawaz was Jakub Wawrzyniak prosto ze swojego przytulnego pokoju w Wielkopolsce u rodziców bo nie zdążył zbudować domu nie wcale że nieprawda to jeszcze nie koniec bo nie opowiedziałem e, o domu e, chyba jakby na jakim etapie jest mój dom bo to jest to jest pewnie też coś, co. Dla większości to jest coś, co po prostu jakby żyją tym też. Jakby to jeden z główny, główny punkt programu Kuba na sam koniec, tak? Więc mój dom, otynkowany w 95%, w przyszłym sezonie muszę położyć na niego jeszcze tynk zewnętrzny, wapienny, żeby zabezpieczyć go przed warunkami atmosferycznymi. W środku tynki, wykończeniowa warstwa tynku jeszcze mnie czeka, to na pewno, eksperymentowałem sobie z wieloma różnymi technikami w tym roku, patrzyłem co mi się podoba, co nie, nie zdążyłem zrobić podłogi, ociepliłem część podłogi keramzytem, to jest w ogóle coś czego nie chciałem robić, ale dostałem w prezencie 2 metry sześcienne keramzytu, i robię, chcę zrobić sobie porównanie podłogi zaizolowanej keramzytem, który, który jest cholernie drogi i gdybym chciał ocieplić całą powierzchnię, musiałbym wydać jakieś 5000 zł na sam keramzyt, a nie chcę, to wiecie, jakby zwiększyłoby mi koszt budowy domu dwukrotnie. Głupio by było to zrobić. Chciałbym, żeby to jednak było nisko budżetowo. Mam część podłogi ocieplonej, zaizolowanej, butelkami szklanymi po piwie wiem że to jest temat e, dla niektórych bardzo kontrowersyjny i w ogóle pojawia się mnóstwo pytań w temacie tego domu i czy to powinno tak być a nie inaczej słuchajcie wolność Tomku w swoim domku zrobiłem to tak a nie inaczej. Mm eksperymentuję i dobrze się bawię ociepliłem część podłogi butelkami szklanymi jest ich na, na metr kwadratowy idzie ze 120 150 butelek No masakra i gdyby nie to że zbierałem je wszędzie po śmietniskach e, z różnych kontenerów wyciągałem i, że ludzie mi zbierali e, jakby sporo osób się okazuje jednak pije piwo ja nie jestem fanem więc było mi ciężko uzbierać cokolwiek ale jest mam butelki mm, sam proces ubijania zasypywania później piaskiem jakby to tak czasochłonne jest zajęcie że nie polecam chyba w ogóle jeszcze zobaczymy jak to będzie działać bo jednak szyjka butelki jest dość szkło bardzo dobrze przewodzi ciepło jednak zimno ciepło temperatury w sensie jest dobrym przewodnikiem i bardzo możliwe że ten bąbel powietrza który jest w środku on będzie po prostu zredukowany że te dwie rzeczy się po prostu Zbalansują i nie wiem, jak to będzie działało. W każdym razie widziałem w internecie, ludzie to robią. Są zdjęcia, można zobaczyć różne projekty, wykładania w różny sposób butelkami podłóg ścian. I tak naprawdę nigdzie w internecie nie znalazłem jakichś takich twardych danych odnośnie tego, czy to działa. I chciałbym to sprawdzić, dlatego część podłogi izoluję butelkami, część izoluję keramzytem, a część nie zaizoluję wcale. Na to wszystko położę klepisko gliniane, polepę glinianą taką i przy pomocy kamery termowizyjnej zbadam sobie, jak to wszystko się zachowuje i czy, jest, czy widać różnicę. Więc chciałbym wyciągnąć z tego jakieś dane. Nie wiem, czy to będzie eksperyment naukowy. To będzie eksperyment permakulturowo, spontaniczno-intuicyjny, niskobudżetowy na pewno, nie licząc karamzytu. Akumulacyjny piec rakietowy miał powstać, nie zdążyłem. Nie działa jeszcze tak, jak powinien. Jest coraz lepiej, bo zaczął generować ciąg, jak wyciągnąłem w końcu komin ponad, chociaż linię dachu jeszcze na pewno nie szczytu, ale. Zamiast wystawać po prostu ze ściany na 30 cm, jak jest teraz na ponad dwóch, to ciąg był lepszy. Jak obłożyłem komin gliną, to też był, też był dużo, dużo lepszy. Jednak pewnie dopiero kiedy dostanie całą masę akumulacyjną, zacznie ciągnąć tak jak powinien. No to jest, to, to jest zadanie na przyszły sezon. Czyli tynki, podłoga, piec i. Bawimy się, robimy kuchnię, wprowadzam się w sensie. Yy, jest jeszcze temat dachu. O dachu nie będę na razie mówił. To jest też temat rzeka. Yy, jest parę pomysłów na niego. Jest, yy, bo póki co to, jak wiecie, yy, to są po prostu plandeki. Pierwsza warstwa. Jest tak, jest siatka na krety, na której leży 2 cm średnio. Gliny lekkiej, czyli słomy maczanej w glinie. Na tym są plandeki po reklamowe stopazu i na tym jest plandeka zabezpieczająca jeszcze dodatkowo przed jakimiś tam ewentualnymi przeciekami, na której leżą opony, niestety. Więc chciałbym to zmienić. Dom miał być ekologiczny jak najbardziej się da i to jest na razie jak najbardziej się da. W moim wykonaniu nie podoba mi się to bardzo, że, że jest powleczony plastikiem i, i mam tam te opony go przyciskają, więc będę go zmieniał i mam nadzieję, że to się stanie w tym sezonie. Jest parę pomysłów. Jest pomysł wymiany konstrukcji, zwiększenia ilości belek wzajemnie zakleszczających się tak, żeby były w stanie utrzymać dach żywy, żywy dach. Lubię pomysł budowania też sześciospadowego dachu ze świetlikiem również i z użyciem blachy trapezowej bądź jakiejś innej blachy. Chciałem blachę trapezową, bo bardzo możliwe, że uda mi się pozyskać od znajomego, który wymieniał u siebie. Nie będę wylewał tego tematu rzeki teraz na, na was, bo i tak już jest dość długo mówię. A jeszcze jest jeden pomysł. Dobra, jeszcze jest pomysł zbudowania drugiej konstrukcji dachu nad tą, która jest obecnie, co w ogóle jest jakoś tak mega zwariowane, że. Ale też jakoś tak nie wiem, myślałem o tym. Nieważne. Chyba tyle na dziś. Dzięki, że jesteście, jak dotrwaliście, i do następnego razu może. Może w nagranie podcastu nie byłoby głupie. Zobaczmy. Trzymajcie się, hej.